Niezwykle ważny moment dla Gdyni, bo po raz pierwszy w historii w naszym mieście przywitamy najlepszych sportowców świata, najlepszych triatlonistów i triatlonistki świata, które będą to właśnie w Gdyni ścigać się na pewnym dystansie. Przede wszystkim to doskonała informacja dla wszystkich mieszkańców naszego miasta. Wracamy do sportowej normalności po bardzo ciężkim pandemicznym roku, również dla branży sportowej. Ponad 3000 uczestników, z czego prawie 40% z zagranicy, 40 narodowości. To pokazuje, że ta impreza jest niezwykle ceniona nie tylko w Polsce, ale również za granicą. To jest coś, na co czekaliśmy, ale też spodziewaliśmy się, bo to jest impreza, która z roku na rok przez 9 lat była sukcesywnie budowana. Małymi krokami do coraz większych wydarzeń wchodzimy, można powiedzieć, do elity triathlonowej. Także dla mnie to jest osobiste przełamanie barier. W tym roku mnie dopisywało zdrowie, złamana ręka, złamana noga, mimo tego startuję po to, żeby poczuć tą fantastyczną atmosferę, bo naprawdę warto w tym uczestniczyć. Mam nadzieję, że ci uczestnicy wywiozą z Gdyni tylko miłe wspomnienia i wrócą do nas za rok również. Nie tylko jako sportowcy, triatloniści, ale także jako turyści.